Rafał, jak ty zareagowałeś na zaręczyny Marceliny Zawadzkiej? Bardzo się ucieszyłem, bo widzę duże szczęście w niej i nie chodzi nawet o to, że w momencie zaręczyn, bo to wiadomo, ale widziałem, że od pewnego czasu w jej oczach jest blask, więc się cieszę. Też znam, wiadomo, ją prywatnie, więc tym bardziej uważam, że dobrze się tak stało, że już ma swoje oparcie. Czekamy teraz na kolejne kroki, wiemy chyba jakie. Więc będę na pewno się przyglądał też po prostu z takiej czystej dobroci i sympatii do niej i szacunek, no pięknie, fajnie, no dzieje się u niej dobrze, więc niech to zabrnie jeszcze dalej ewentualnie, więc trzymam kciuki. A jakie wy macie teraz relacje i czy w ogóle na przykład macie? Szczerze, mamy ze sobą kontakt koleżeński i to jest super, że zachowywaliśmy i zachowujemy to wszystko bardzo dojrzale, że jakby nie robimy żadnych scen, jak to się mówi. Jakby to jest, wydaje mi się, fajne i dojrzałe. Zresztą każdy z nas poszedł w swoją stronę, każdy sobie kibicuje. To jest najważniejsze właśnie. Każda relacja czegoś uczy, to są jakieś lekcje. Ja myślę, że i u mnie, i u niej jakieś wystąpiły. Dzisiaj patrzę na to w kategoriach bardzo dużego uśmiechu na twarzy, który się pojawia, fajnej przygody takiej życiowej, fajnej relacji. No i cieszę się, że u niej się teraz wiedzie. U mnie też, więc najważniejsze, że jest wszystko okej. Okay. No właśnie, a jak twoje sprawy sercowe? Szczerze, jestem trochę zakręcony ostatnio, bo bardzo mocno angażuję się w rzeczy, które robię na co dzień, w podróże właśnie, sporty ekstremalne, w rzeczy, które pochłaniają mnie bardzo po prostu do tego, że wymagają ode mnie pełnego skupienia. To nie są rzeczy, które po prostu nie da się wejść delikatnie. Naprawdę, jak już zacząłem, powiedziałem A, to trzeba powiedzieć B. Kwestie bezpieczeństwa, kwestie tego, jak to jest bardzo szerokie spektrum, jeżeli chodzi o na przykład lotnictwo, skydiving i nurkowanie, podróżowanie do różnych miejsc, zatrzymywanie się w nich na dłużej niż tydzień, eksplorowanie tych miejsc sprawia, że moje korzenie w sumie jeszcze nigdzie nie zostały zapuszczone, więc ciężko mi jest na ten moment tak naprawdę dotrzeć do takiej kobiety, która byłaby w stanie na tym zanurzyć, która byłaby odpowiednia dla mnie, która by mi się na tyle podobała. Jakby próbuję, spotykam się, to jest też ważne, żeby poznawać siebie, co też miało miejsce w programie randkowym, ale nie mam ciśnienia, jakby mam 26 lat, więc to się wszystko szybko zmienia. Wiem, że decyzje, które bym podjął jakiś czas temu, mogły nie być dobre na dzień dzisiejszy. Relacje są piękne, czekam na coś takiego, szukam, ale to nie jest najważniejsze na ten moment przynajmniej. A był taki moment, że na przykład zatęskniłeś za Marceliną? Szczerze, to jakby życie się toczy dalej, kurczę, minęło już po 5 lat i ja myślę, że i ona, jak i ja jesteśmy już innymi osobami, jakby ja zupełnie inne miejsca eksploruję, w innych miejscach przebywam z innymi ludźmi, jakby moje życie się bardzo zmieniło ostatnimi laty.